Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasiora, to jest kolejny film na moim kanale, tym razem z nowego survivalu, Enshrouded. Jest to survival połączony z RPG. Pograłem sobie może z godzinkę wczoraj na streamie i stwierdziłem, że muszę nagrać z tego serię, muszę wam to pokazać na YouTubie. Tak więc zapraszam do oglądania. Naszą przygodę rozpoczynamy wychodząc z takiego oto garnka, w którym kryliśmy się przed mgłą, która nagle zaatakowała całą naszą krainę. Mgła zabiła dosłownie wszystkich poza tymi, którzy ukryli się w tych oto, powiedzmy to, kapsułach. Przeżyliśmy nie tylko my, ale jeszcze kilkanaście osób, które musimy odnaleźć na mapie i to jest nasz fabularny cel. Musimy również zbudować swoją bazę, domek, pokonywać przeciwników, zdobywać nowy ekwipunek i rozwijać naszą postać. Tyle do tej pory dowiedziałem się o tej grze, a reszty dowiemy się wspólnie. Krypta Żaru. Zobaczmy, co my tu mamy. Obcuj z płomieniem. Dobra. Twój sen był zbyt długi, dziecię płomienia. Dolina Żaru upadła, pochłonięta przez mgłę. Teraz niegasnący płomień wzywa cię. Znajdź odpowiednie miejsce pośród zniszczonego świata i zbuduj tam ołtarz płomienia, aby zyskać schronienie przed ciemnością. Okej, czyli wszędzie na mapie jest ta mgła straszna, a raczej może się pojawić, chyba że chcemy postawić bazę, to musimy postawić taki właśnie płomień, do którego na jakimś obszarze nie pojawia się, nie podchodzi tam mgła kompletnie. Ale tu jest pięknie. Optymalizacja powiedzmy, że jest ok, ale nadal widzę jakby ten ekran się tak ciął, mimo wyłączenia FOSYNCA. Teoretycznie mam 86 FPS-ów stałe i bardzo ładnie się tu utrzymuje, ale ekran jakby tak przeskakiwał, nie wiem. Czym to jest spowodowane? No nieważne. Czeka na ciebie ogromny świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Naciśnij I, aby zobaczyć postęp swoich odkryć. Dobra, tu jest nasz ekwipunek, plecak. To są nasze dwa paski. Możemy się nimi pomiędzy nimi przełączać altem, czyli mamy dwa takie paski po 8 slotów. Tutaj wytwarzanie mamy pod V, a pod B jest plecak, okej. Wczoraj się zastanawiałem. Ołtarz płomienia. Możemy sobie stworzyć z 5 kamieni, które musimy pozyskać na mapie. Przypnij. Dobra, mamy tą misję przypiętą. Tu jest dziennik, mamy nasze zadania. Znaleźć to właśnie. Dotrzyj do równiny, ok. To jest nasze zadanie. Tu jest mapa świata, tu się pojawiliśmy. Tu są rzemieślnicy, których możemy znaleźć, spotkać na mapie. I tu jest miejsce dla pierwszej bazy. Tu jest nasza postać. Nasz ekwipunek. Na razie mamy tylko wytarte spodnie, brudne majty. I tutaj się zaczyna cała zabawa RPG, trochę jak w Skyrimie powiedzmy. Mamy umiejętności, możemy iść albo w jakiejś zabójce, coś z łuku strzelać i tak dalej, albo pójść w takie bronie na blisko, to jest ten czerwony obszar, zielony to jest skrytobójca, nożyki jakieś z bliska, łuki i tak dalej, no i magia, czyli niebieskie, czyli podzielone na trzy takie główne kategorie. I każdy punkcik umiejętności po levelu możemy sobie rozdać i on coś ciekawego daje, ale to zobaczycie jak już zdobędziemy poziom. Co my tu mamy? O płomieniu i jego szeptach. Czyste światło spowija wiedzę o pradawnej rasie i chroni ją w gorącym rdzeniu. Ta wiedza przekracza moje wyobrażenia. Mógłbym gapić się w ten ogień godzinami, poszukując odpowiedzi i nasłuchując szeptów, ale ich nie ma. Z wyjątkiem hipnotyzującego głosu, który przemawia tylko do zrodzonych z płomienia. Szkoda. Myślę, że nasze rozmowy byłyby niezwykle pouczające. Baltazar. Gąbka. Będę wam czytał te dzienniki, bo słyszałem, że to jest ważna część gry i można się z niej sporo rzeczy również dowiedzieć. Okej, ale wybierzmy się teraz w stronę kopalni, żeby dotrzeć do naszego punktu, w którym zbudujemy bazę. Tu mamy pierwszą skrzyneczkę. Możemy ją otworzyć przyciskiem E. Bierzemy ją z kopa i mamy pochodnie do podniesienia i bandaż. Weź wszystko. Podniesiemy sobie jeszcze dwa bandaże i wchodzimy do kopalni. Co my tu mamy? Takie płomyczki, które lecą do świateł, pokazują nam po prostu drogę, gdzie mamy iść. Albo można tam zejść po drabinie. Albo iść tędy. Dobra, przebiegniemy się. I tu mamy granaty. Ja już ten początek przechodziłem, więc mniej więcej wiem, co się tutaj wydarzy. Ale chcę wam to pokazać. Ok, możemy używać takich bomb, które znajdziemy. Pewnie da się je potem też tworzyć. I możemy nimi modyfikować cały teren, czyli normalnie mogę sobie wziąć kill off i wykopać się w dół tunelem. Bardzo ciekawa opcja. Ok, mamy tutaj skrzynię, jakąś niebieską. Tomahawk, ok. No i teraz pod czwóreczką mamy taką
Oto siekierę, to machołka. Trochę jak kosa wygląda. I kolejna księga. Oda do pikemeat. Po polsku. Zbierzcie się, wypijmy. Młodości królowej chwała. Trzymając trzy dzieciątka i w dłoni pełny kielich. Tak się namyślała. Wolę kielich miodu lub wypełniony rumem. Wolę wypić dużo niż nie pić w ogóle. Nie chcę pić jednego, niech pójdzie w ruch kolejka. Wolę pić dużo, pijmy do uśnięcia. Wolę szum mieć w głowie od miodu i od rumu, niż głowę mieć na palu, trzeźwą aż do bólu. Dajcie rum, dajcie miód, nalejcie ile się da. Niechaj w głowie szumi nam, aż do dna. Piękna. Fraszka czy... Co to było? Wierszyk. Bardzo ładny, ale my idziemy dalej. Hop. Nic mi się nie stanie z takiej wysokości. Chyba nie. O, tam skrzyneczka jeszcze jest. Dobra. A w środku pochodnia i bandaż. Dobra, weźmiemy tylko bandaż, bo pochodni nie potrzebujemy tak dużo. Jedna nam wystarczy. I idziemy sobie dalej wzdłuż jaskini. O, tu już się zaczyna właśnie ta mgła. Ale widzę, że jeszcze... Tu jest jakaś pochodnia. Okej, pochodni kolejnej nie potrzebujemy. Płomień pozwala ci oprzeć się mgle, lecz jeśli pozostaniesz w niej zbyt długo, zginiesz. Wydostań się z mgły, by odnowić czas przebywania w niej. Okej, i w mgle możemy przetrwać 5 minut. Potem da się ten czas zwiększać. O, właśnie wchodzimy do mgły. Pochodnie możemy schować. To nie chodziło o płomień pochodni, tylko ogólnie, że... Płomień jako taka jakaś moc czy coś takiego. Dobra. Naciśnij tap, aby namierzyć wroga, kontrol, aby wykonać unik. Kontrolę możemy sobie tak, hop, skakać i wytrzymałość nam się zużywa. Takie bąble, które tu stoją, jak podejdziemy za blisko, to wybuchają. Więc na razie się do nich nie będę zbliżał. Zaznaczymy sobie pierwszego przeciwnika i spróbujemy go pokonać. Pierwszy, wiadomo, prościutki. Oj, wypadł nam zaldzewiały krótki miecz. Okej, ciekawe. Zostaniemy z tym tomahawkiem, bo ma takie same obrażenia jak ten miecz, więc niech będzie. Dobra, kolejny. Nie będę już zaznaczał sobie. Oni są bardzo prości na początku. Zbieramy sobie runy, zarodniki mgły i podartą tkaninę. Okej. Okay. I musimy stąd jakoś wyjść. Tak więc przed siebie. Tych wszystkich rzeczy nie rozwalam. Można by to wszystko porozwalać, ale... Później się tym zajmiemy. No i wyszliśmy z naszej kopalni. Jeśli zginiesz, odrodzisz się przy ostatniej latarni powrotu, czyli właśnie w tym miejscu. I po mapie będziemy znajdować takie właśnie kulki, przy których możemy się odradzać. Tu mamy jagódki, można je sobie zebrać. I jeżeli bym je zjadł, to by zregenerowało nam trochę życia. Poczekajcie, B. Tutaj powinno być tak, odzyskiwanie zdrowia plus 2 przez 30 sekund. A bandaż? Leczenie na sekundę plus 4%. Okej, okay, tu można też miodek sobie zebrać. Nie wiem, czy pszczoły nas zaatakują, nie? Wosk i miód, okej. Okay, nie wiem, do czego jest wosk na razie, ale... Weźmiemy. Krzaczki można podnosić. Grzybki można zbierać. Drzewo można ściąć, ale lepiej zwykłą siekierą, a nie... taką do bicia się. No dobra, już zepniemy do końca. I mamy troszkę drzewa. Z drzewa można... Płody drewna, skut drewna, można tworzyć przedmioty. Tak samo możemy sobie dalej tutaj krzaczków więcej popodnosić na włókna roślinne i na gałązki. I możemy też podnosić po prostu leżące na ziemi kamienie. Lub wziąć kilof i łupać, o, taki oto po prostu kawałek skały. No i to nam się podniesie. Tu jest też kukurydza. Wszystkie jedzonka można gotować. Taka kukurydza podstawowo daje plus 1 do siły. Na 10 minut, a jak ją ugotujemy, to daje plus 2 do siły, więc warto wszystko sobie ugotować później. Okej, okay, dobiegliśmy do naszego miejsca. O, tam wilk jakiś biega. Do miejsca, gdzie mam postawić bazę. Dotarł to na miejsce i co teraz? V sobie klikniemy. Mam ołtarz tutaj płomienia stworzyć. Mamy kamień, więc tworzymy. Pleca, gdzie to się pojawiło? Pod altem, tak? Czyli tutaj. No i dobra, i można to zbudować, a można nawet do góry podnieść, patrzcie, jedno się dało. Stawiamy sobie tutaj i mamy miejsce naszej bazy. I tutaj w tym obszarze, na tym kwadracie, nie podejdzie do nas mgła kompletnie, więc jesteśmy tutaj bezpieczni. Płomień możemy później ulepszyć,
potrzeba do tego jakiegoś rdzenia mgły. Obszar wtedy naszej bazy się zwiększa. Można go wzmocnić. Trzeba dużo przedmiotów i wtedy limit aktywnych ołtarzy się zwiększa. Poziom infiltracji mgły, to nie mam pojęcia co to jest, ale czas we mgle z 5 do 6 minut się zwiększa. I premie do atrybutów postaci coraz większe. Okej, żeby zbudować bazę potrzebujemy mieć stół warsztatowy i młot budowlany. Tak więc młot mogę od razu stworzyć. A do stołu warsztatowego potrzebujemy 3 sznurków jeszcze, tak więc tu tworzymy sobie sznurki z włókna roślinnego. Raz, dwa, trzy. Stół warsztatowy, stwórz. No i pięknie. Stawiamy sobie stół warsztatowy i przy nim możemy tworzyć teraz prymitywny kamienny blok na przykład, albo prymitywny drewniany blok. Ja sobie zbuduję domek z drewna, bo nie wiem, czy jest takie zagrożenie, że ktoś może mnie zaatakować, spalić mi to, zniszczyć czy cokolwiek. Drewno pewnie pozyska się łatwiej, tak więc stwórzmy sobie kilka bloków. I teraz możemy budować. Weźmy sobie młotek, bo tak to bym mógł po jednym klocku stawiać. A młotem możemy przejść w tryb budowania pod tabem. Tak, to już umiem. I tutaj możemy sobie trzymając alt zmienić wielkość tych bloków i kształt. Tu jest pojedynczy i wszystkie są pojedyncze. Tu mamy podwójne, 2 na 2, a tutaj 4 na 4. No i taki sobie domek zbudujemy na razie. Pomyślmy, może taki prosty. Nic skomplikowanego. A, nie mam już drewna, okej, czyli trzeba go więcej zebrać. Tutaj do siekiery kamiennej potrzebowałem jeszcze sznurka, więc sobie stworzyłem kamień, gałązki i wytwórz. Okej, rewelacja. Dobra, i teraz jak mamy ekwipunek pod B, go zapominam. Okej, czyli pod altem teraz mamy siekierę, no i mogę zciąć kilka drzew i zaraz zbudujemy sobie dom. Całkiem dużo tego wypadło. Lecimy dalej. O, tu nam żywica wypadła z drzewa. Dobra, to też się pewnie przyda. Skończyła nam się wytrzymałość. Musimy chwilkę poczekać. I zaraz będę mógł kontynuować nasze zbieractwo. Tutaj wypadł już kawałeczek. Dobra, możemy dokończyć naszą budowlę. Myślę, że postawimy jeszcze jeden blok tutaj. I tutaj. I na razie sobie taki domek 2 na 2 zrobimy. W tym miejscu musi być płomień. Czy ja mogę tu drewno postawić? Tak, ale nie wiem w sumie po co. Czy ja teraz mogę tu ścianę postawić? Nie bardzo się da. Postawimy sobie tutaj taki po jednym bloczku dookoła. Bo tu, gdzie jest nasz płomień, nie da się żadnej ściany postawić. Więc żeby to zamknąć, musimy mieć dookoła jeszcze jedną jakby warstwę ścian. Dobra, coś z tym płomieniem jest nie tak. Nie mogę tego tutaj postawić, więc sobie... rozbudujemy po prostu domek, będzie 3 na 3. Tu postawimy ściany, tutaj będą drzwiczki. A w tych miejscach w rogach wszędzie okienka i myślę, że to będzie ładnie wyglądało. Dobra, teraz trzeba tylko wykonać dach. Będzie wszystko. No to jakieś świetliki latają. Świetlik podnieśliśmy. No ciekawe do czego to będzie, pewnie jakieś lampy można tworzyć czy coś takiego. Okej. Podzbieramy sobie teraz jeszcze więcej ołtarz płomienia, dalej mamy to zaznaczone. Poczekajcie, muszę to odznaczyć, tą misję. Bo my już go stworzyliśmy. Podróżuj przez mgłę, to jest nasza kolejna misja i znaleźć śpiącego ocalałego, ale to zrobimy za chwilkę. No tu już jacyś przeciwnicy ważą. Można ich w sumie zabić, czemu by nie. Raz, dwa, trzy. O, broni się tarczą, ogłuszony i leży. Zbieramy wszystko i kolejny. Jakbym się do niego skradł, to coś by to zrobiło? Nie, i tak nas zauważył. I leży. W tym miejscu mam jakieś ruiny, ale zwiedzę to później. Na razie muszę jak najszybciej znaleźć więcej włókien roślinnych, żeby zrobić sobie łóżko. Chciałbym przespać tą noc. Po ciemku to zero zabawy. Okej, stworzymy sobie łóżko jedno. I potrzebuję jeszcze drzwi. Podwójnych nie mogę zrobić, a na pojedyncze resztki metalu potrzeba. Nie, no to zrobimy sobie na razie prymitywne. Okej, a okna jakieś mogę zrobić? Mogę, tylko trochę trzeba. No to raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze cztery okna potrzebujemy.
Stwórzmy sobie 2, 3, 3. Na więcej mi nie starczyło niestety. Łóżko niech sobie leży tutaj. Drzwi wstawiamy, wiadomo, w wejściu. Okienka można tutaj poustawiać sobie. Raz, dwa. No i jednego nam zabrakło, ale to już później się tym zajmę. Teraz musimy stworzyć dach, jedno okno. I co jeszcze? Dach, jedno okno i skrzynki jakieś. Jedno okienko i tu gdzieś można tworzyć dach. O, właśnie w tym miejscu. Zrobiłem trzy takie, trzy razy po 100. Rozbiorę młotek. I czekajcie, w tą stronę powinny być okna, tak? Czyli wybieram sobie okna, nie tutaj. Znaczy dachy. Czterokratkowe. Obracam. O, i tu można zacząć budować. No i niestety nam włókien zabrakło. A tutaj źle postawiłem w powietrzu, jakby się stworzyły, więc musimy prawym usuń i wtedy nam przywraca materiały. I można postawić poprawnie. No tu ile uli jest, dobra, zbierzemy sobie to wszystko, bo wydaje mi się, że miód będzie... O cholera, pszczoły. Miód będzie potrzebny, chciałem powiedzieć. Czy da się... Oj. O cholera, jak mnie dziobią. Rzućmy im bombę może, co? Działa! Szósteczka, żeby się trochę zregenerować i dwójka, żeby przyspieszyć to bandażami. I mamy drugi level, moi drodzy. Czy coś z tych pszczół wypadło? Chyba nie bardzo. Ale chciałbym dokończyć zbierać ten miód. Jak już zabiliśmy pszczoły, no to zbierzmy też ten ostatni. Chyba muszę ściąć drzewo do tego. Leci? Tak jest. I mamy miodek. Razem z woskiem. Fajnie. I żywicą. Tam będziemy musieli zejść, moi drodzy, bo tam jest nasza kolejna misja. Musimy znaleźć pierwszego ocalałego. Ale to za chwilkę. Zestrzel ule z drzew, aby pozyskiwać miód i wosk. Uważaj, ule są zwykle chronione przez rój. Zestrzelić. My nie mamy jeszcze łuku. Czy ja mogę zrobić łuk teraz? Łuk, do tego potrzebuje jednego sznurka. Dobra, to jeden sznurek możemy sobie zrobić. Łuk do tego. Bo nie mamy teraz... strzał. Czy trzeba mieć strzały? Pewnie tak. Kilo z kamienia jeszcze sobie stworzę. A i sznurka nie mogę, bo nie mam włókien roślinnych. Cholerka. Brak amunicji. No niestety, musimy zrobić jakoś strzały. Jestem ciekaw, czy jest jakiś sposób na szybsze pozyskiwanie tych włókien roślinnych, bo one są prawie do wszystkiego potrzebne. A ciężko się je zdobywa, szczerze mówiąc, tylko z krzaczków to by było... dosyć trudne. Naciśnij prawy przycisk myszy, by blokować, jeśli masz na wyposażeniu tarczę lub broń do walki wręcz. Wykonanie bloku w odpowiednim czasie pozwala sparować atak. O, ciekawe. Długogród. Dobra, ale tutaj powiedziałem, że przyjdziemy później. Cholera, ale kusi, tu mamy łóżko nawet. Można by pójść spać. A to co? Smoła. I tu jeszcze notatka. Dziennik kapitana, dzień pierwszy. Brońcie komnaty do ostatniego tchu. Tak brzmiały słowa, które rzekł pradawny przed wkroczeniem do środka z garstką naszych najlepszych wojowników. Pierwszy raz widziałem przedstawiciela jego gatunku i spodziewałem się, że zarazem ostatni. Jego twarz wyryła mi się w pamięci. Życie moje i moich pozostałych żołnierzy zostało związane tą świętą służbą. Kapitan Arkwright. Weź. Butelka z wodą. Co nam daje woda? Czy mi to wpadło do ekwipunku tutaj gdzieś? Tutaj, dobra. Weźmy zamiast jagódek. 6. A, zwiększa o 10% maksymalną naszą wytrzymałość. Dobra, to się przyda. Ale tu już dalej nie będę szedł. Mówiłem, musimy dokończyć bazę. Już się dzień robi. Więc chciałbym iść dalej w podróż. Nabierz wody. A, tak to działa. Ciekawe. O, tu mamy strzały, zobaczcie. Da się je podnieść? Da się. Jak się je tworzy? Strzała ze złomu, czyli pewnie ze złomu tych kawałków metalu, których jeszcze nie zdobyłem. Czy da się to rozwalić? Chyba się dało. Tak, i tutaj są różne rzeczy. Woda, gałązki, sznurek. Trochę szmat. O, to są przydatne rzeczy. Dobra, zebrałem kilka... krzaczków, no i powinno nam starczyć na dokończenie naszego domu. Tak więc wejdźmy sobie i trzeba będzie jakoś odpocząć, bo nasza postać już ledwo dyszy. Nie spała całą noc.
No, widzę, że możemy sobie skrzynkę zrobić malutką. Tak więc stworzę od razu. I w tym momencie chciałbym jeszcze stworzyć te. Blok smołowego gontu. Smołę trzeba mieć. Nie wiem, jak się smołę tworzy. Na razie znaleźliśmy tylko. Dobra, stworzymy sobie takie dwa jeszcze. Bierzemy młotek. Tap i dokończmy naszą budowlę. Czy tutaj muszę. 5. O, chyba to będzie dobre. Przytrzymując Q i scrollem oddalając, stawiamy dalej, w dalszej odległości budynki, budowle. Ale na to niestety mnie już nie stać. Dobra, to jak na dach mnie nie stać, to zrobimy sobie szczyty jeszcze tutaj z drewna. O, i z tej strony jeszcze. A tutaj ścianę. I tutaj już nas nie stać. Dobra, to muszę dokończyć i zaraz idziemy na wyprawę. W sumie to tutaj zakończenie może być normalnie z takiej oto podłogi. Nie muszę robić trójkątnego sufitu. Dobra, tylko jeszcze jeden bloczek. No i moi drodzy, mamy nasz pierwszy dom. Tak oto wygląda. Tylko miałem tu jeszcze okno wstawić. Więc teraz jest gotowy. Mamy schronienie, mamy ogrzanie i komfort na poziomie 6. Można iść spać, żeby nasz wypoczynek się zwiększył. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to działa, ale przetestujemy sobie to niedługo. Postawię jeszcze tutaj taką małą skrzynkę i włożymy rzeczy, których nie muszę ze sobą nosić w tym momencie. No, widzę, że da się miecz rozmontować, jak nie chcę go używać, bo mamy taki sam i dostaliśmy runy. Okej, tych run, zarodników mgły i podartej tkaniny nie odkładam, bo i tak zaraz ją zbierzemy pewnie z jakiegoś mobka. Smardzów czerwonych też nie potrzebuję, bo one są na inteligencję. Ja już jestem mądry, więc wiadomo. Kondycja to się przyda, to też bierzemy ze sobą. Odzyskiwanie wytrzymałości to też. I odzyskiwanie zdrowia to tak samo. To będzie na tym drugim pasku. A na pierwszym zostawimy sobie narzędzia, bronie i tym podobne. Zrobię sobie jeszcze tylko kilo z kamienia i ruszamy. Może tarczę jeszcze? O, da się robić drewniane strzały, one mają 6 obrażeń z gałązek. Dobra, stworzymy sobie, żeby mieć. A tu potrzebujemy sznurków, żeby zrobić sobie 3 ubrania, zobaczcie. Czyli 2, 4, 7 sznurków potrzebuję. Niestety włókna roślinnego nie mam. No cóż, dobra, to ubranie zrobimy później. Tak samo tarczę. Wiecie co, to drewno i kamienie będziemy jednak nosić przy sobie, takie podstawowe surowce, tak samo gałązki. Bo i tak co chwilę będę to podnosił. Będziemy chodzić na razie z drewnianymi strzałami, bo te i tak zaraz się zużyją. Tak więc ruszamy na naszą misję. Musimy odnaleźć pierwszego ocalałego, a raczej drugiego, bo my jesteśmy pierwszym. A to nasz piękny domek. Jeszcze tutaj wróciłem na chwilkę, żeby spojrzeć, bo jednym z ważnych rzeczy na początku będzie na pewno lotnia i hak z liną. To widziałem akurat. Więc muszę zobaczyć, jakie materiały potrzebuję na to. Na hak zarodniki mgły. To wypada z mobku bez problemu. Sznurki sobie jakoś tam zbierzemy. Resztki metalu. To muszę zdobyć, to nie wiem jak. A na lotnie? Zamglone drewno. To też wiem jak, bo to wypada po prostu z drzew we mgle. Futro zwierzęcia, czyli trzeba zapolować. Sznurki, wiadomo, i zarodniki mgły. Okej. Czyli drewno musimy przynieść z mgły i zdobyć jakoś 4 kawałki resztek metalu. Do dzieła. Spójrzmy jeszcze na mapę. Musimy iść w tym kierunku, znaleźć śpiącego ocalałego. Przed siebie ruszamy.